Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska swego czasu byli bardzo blisko. Były piłkarz po stracie swojej ukochanej żony, Anny Przybylskiej, znalazł spokój dopiero z influencerką Martyną Gliwińską. Niedawno celebrytka urodziła dziecko, którego ojcem jest właśnie Jarosław Bieniuk. Jednakże w kuluarach mówiło się, że sprawa ich związku jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Jarosław Bieniuk przeszedł wiele w swoim życiu. Najpierw zmagał się z przedwczesną śmiercią swojej żony, Anny Przybylskiej, z którą miał trójkę dzieci. Później walczył o wolność i swoje dobre imię w sądzie, gdy został oskarżony o znarkotyzowanie i zgwałcenie kobiety. To jednak nie jedyne problemy, jakie trapiły byłego gracza Lechii Gdańsk, teraz pojawiły się nowe informacje. Jarosław Bieniuk ma już czwarte dziecko, ale nie obył się bez problemów. Gdy Jarosław Bieniuk uporał się z problemami, media zaczęły pisać o jego związku z nową wybranką. Miała nią być Martyna Gliwińską, którą widywano z piłkarzem na przejażdżkach rowerowych, gdzie towarzyszyły im jego dzieci ze związku z Anną Przybylską. Mimo to nie było jasne, co faktycznie ich łączy, a szerokim echem odbiła się wypowiedź influencerki na temat ciąży. Tak, to prawda. Jestem w ciąży z Jarkiem Bieniukiem. Nie znaczy jednak, że wspólnie będziemy rodzicami, ponieważ Jarek uznał to za problem. Jest teraz szantażowany przez swoją matkę, która, bardzo delikatnie mówiąc, nie wyraziła aprobaty dla mojego stanu, mówiła dla prasy Martyna Gliwińska. Sam Jarosław Bieniuk był zaskoczony słowami Gliwińskiej. Przyznał, że mają skomplikowaną sytuację, ale dziecko jest dla nich priorytetem. Dlatego planowali wszystko poukładać, tak aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki dla ich syna. Wydawało się, że para nie będzie mimo to razem, ale właśnie pojawiły się kolejne doniesienia. Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska znowu razem? Pojawiły się nowe informacje. Martyna Gliwińska urodziła w marcu, choć przez jakiś czas nie chwaliła się tym w internecie. W końcu wstawiła zdjęcie z ubrankami dla chłopca, z wyhaftowanym imieniem Kazimierz. Niedługo potem do sieci trafiła fotografia, na której rodzina byłego piłkarza pozowała razem z Gliwińską i jej niedawno narodzonym dzieckiem. Mimo wszystko nikt nie był pewien, czy Jarosław Bieniuk dalej jest w związku z Gliwińską. Niedawno na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z sopockiego mola, na którym widać, że jest trzymana za rękę przez mężczyznę. Nie zdradziła, kto dokładnie trzyma ją za dłoń, ale zastanawiający się fakt, że zdjęcie polubił właśnie Jarosław Bieniuk. Jeszcze bardziej zastanawiający jest podpis zdjęcia, w którym gwiazda napisała, że fotografię wykonał tata.
Nie wiadomo jednak, czy chodzi o jej ojca, czy też ojca Kazimierza. Stąd też pojawiły się spekulacje, że Martyna Gliwińska poukładała sobie życie z byłym piłkarzem. Źródło: Plejada.